Jeszcze 4 lata temu pałac w Pawłowicach koło Gorzowa Śląskiego był niszczejącą ruderą. Nikt nie chciał kupić zabytku z XIX wieku. Aż w końcu znalazł się chętny biznesmen Benjamin Godyla, który z rudery zrobił luksusowy hotel. Dzięki dotacji unijnej, którą otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, wyremontowaliśmy obiekt starego pałacu, łącznie ze stołówką i z szatnią, na obiekty, które mają służyć turystyce. Będzie tutaj hotel, restauracja, a w podziemiach pałacu już jest basen, jacuzzi, grota solna, sauny. I dodatkowo jeszcze jest winiarnia i izba regionalna. Otwarcie tego całego przedsięwzięcia odbędzie się 19-20 czerwca, także zapraszamy wszystkich na otwarcie. Najbardziej luksusowy apartament mieści się, rzecz jasna, w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Na gości czekają tu iście królewskie warunki. To właśnie hotel w Pawłowicach ma być bazą noclegową dla Kluczborka podczas turnieju Euro 2012. Oby do tego czasu władze Gorzowa Śląskiego zdążyły zrobić porządek z drogą dojazdową do pałacu, bo na razie nie jest ona dobrą wizytówką gminy.